bardzo lubię te spotkania. A, dzieci i rodzice czują się bardzo swobodnie w naszej grupie olimpiad specjalnych. Nikt się nie czuje wyobcowany. Wszyscy wiedzą, że każdy ma jakieś problemy z dzieckiem i w razie, jak dziecko na przykład ma jakieś trudne zachowania, to po prostu nikt nie spojrzy krzywo, człowiek się czuje po prostu, no, swobodnie. Bo jeżeli na przykład mój syn szaleje gdzieś tam na ulicy, to od razu czuję, że wszystkie spojrzenia na nas, a tutaj no, nie ma nic takiego miejsca. No i czujemy się ja i dziecko i mąż jak w rodzinie. To jest wspaniały rok, w ogóle wspaniała inicjatywa, taka, która gdzieś mi jako mamie synka niepełnosprawnego marzyła od zawsze. I jak was spotkałam, się pojawiliście na mojej ścieżce, to była wspaniała radość, bo to jest taka integracja środowiska właśnie i rodziców, i dzieci zdrowych, niepełnosprawnych. Spotykamy się tutaj całymi rodzinami. Jako rodzice dzieci szczególnych mamy szczególną trudność, żeby spędzać czas swobodnie, radośnie. Dzieci nasze mają sporo ograniczeń, a tutaj tego zupełnie nie czujemy. Jestem też z rodziny sportowej, więc ta idea sportu, wcielania tego w życie naszych dzieciaków, no jest czymś fantastycznym, przyjemnym. Nasze dzieci ćwiczenie, ruch, doskonalenie tego ruchu mają wpisane jakby w swój życiorys do końca, że tak powiem. To jest non-stop rehabilitacja, a ta forma spędzania czasu jest taką przyjemnością, dodatkiem do rehabilitacji, a jednocześnie wyzwala takiego zdrowego ducha walki i rywalizacji. No i to jest piękne. Ja się ogromnie cieszę. Mam nadzieję, że będziemy trwać w tym jak najdłużej. Rozwijamy się, coraz nowe rzeczy się pojawiają, co mnie też bardzo cieszy. No Stasiek wzrasta w tym duchu i to jest dopiero rok, ale on już się czuje się tutaj z tą grupą tak zintegrowany, że trenuje, że są treningi, że on idzie na trening, nie na rehabilitację, że jest trener, nie terapeuta. To jest coś innego, ale myślę, że dla dzieciaków równie fantastycznego. Fajne jest to, że każdy trening jest czymś innym. Raz się trenuje piłkę nożną, raz piłkę siatkową. Najpierw się musimy obudzić, bo my jesteśmy śpiochami. No potem generalnie śniadanką u nas te cukry trzeba wyrównać odpowiednio, żeby on mógł z dobrym cukrem wystartować i żeby sobie radził, to musimy zapewnić mu ten start dobry, cukrowy. A potem się zbieramy całą rodziną i jedzie z nami Patryka młodszy brat, trzylatek, który tam niekoniecznie chce robić to, co trenerka każe, ale też jakoś tam sobie biega i się cieszy, że jest z dziećmi. No i sobie trenujemy, a potem dzieci się nie chcą rozstać i tam dalej siedzą w tych szatniach i rozmawiają. W naszym przypadku jeszcze jest tak, że nasza średnia córka Jagoda również uczestniczona jest wolontariuszką. I ona, ja widzę, że ona ma frajdę w tym, że może z Wojtkiem pojechać tam, że pomóc mu, zobaczyć też inne dzieci, innym dzieciom pomóc. To jest też taki rodzaj integracji i zarówno i dla Wojtka, i dla Jagody. Bardzo mi się podoba to, cieszę się, że Janek trafił gdzieś właśnie, gdzie może coś trenować, bo w sumie no jak się urodził, to już miałem przed oczami wizję jakiegoś takiego dziecka z piwnicy, które nigdzie nie wychodzi i tak dalej, a jednak się okazuje, że te dzieci mają jakieś możliwości, że gdzieś no jak szansę na jakąś aktywność i nawet taką wynagradzaną, taką, że dostają jakieś medale. Janek na przykład bardzo się cieszy, chwali się tymi medalami. No jest to dla niego przeżycie. No. Także to ja sobie to bardzo chwalę i w sumie no dlatego też nie opuszczamy treningów i tak dalej, bo no to jest jego. Nie wiadomo, co będzie później, przecież nie wiem, będzie miał 20 lat, może więcej i nie wiadomo, czy jeszcze będzie miał okazję w czymś takim uczestniczyć po prostu. Ja widzę, widać przecież po tych dzieciach, że oni się lubią spotykać, lubią w tych treningach uczestniczyć i tak dalej. No, to jest bardzo dobra rzecz. To nie jest już
to są zupełnie już inne w ogóle rekwizyty, inne czasy, że te dzieci nie są wyprowadzane czasami na spacer przez dziadków ubrane w jakieś ciuchy z lat, sprzed 20 lat po kimś, tylko właśnie, że te dzieci mają szansę na taką normalną egzystencję na takich samych warunkach jak inni. No wiadomo, że no jest to upośledzenie, jest jakiś... No, nie jest to, nie wiem, na takim poziomie, powiedzmy, wyczynowym czy coś, ale to jest aktywność i myślę, że to jest bardzo ważne. Bez tych, w ogóle, no bez samych tych olimpiad, bez tych treningów, to Janek, na przykład jak chodził na podwórko, to jego zabawa to było siedzieć w piaskownicy i zakopać sobie nogę w dziurze, na przykład, albo coś. Teraz Janek chce skakać w dal, chce kopać piłkę, pozmieniało mu się. Poszerzył horyzonty. Tak. I w tamtą stronę. Dawaj. Niebezpieczne. Człowiek dla człowieka, nie wiem jak to określić, no po prostu muszę to zrobić, bo chcę, bo dzieciaki są fajne, bo trzeba im coś dać, no muszę być, tak, jeśli da się coś zrobić i wyrwać komuś coś z gardła, chętnie, nie wiem jak to ująć, tak, no działanie, ujmijmy to tak, no praca, no praca nie, no działanie, mus, ludzki odruch, o tak. Ja nie jestem w stanie tego sprecyzować, to jest wielka radość, wielka satysfakcja, chęć do tego, żeby to robić jeszcze tyle, no. No, wielka radość, tak. Chętnie przychodzi, jak ma wpisane w kalendarzu, że jest trening, to mówi o tym cały czas i wie z kim przyjdzie, wie do kogo. I to jest tak, jak my chodzimy ze zdrowymi naszymi dziećmi na różne zajęcia, nie? Gdzie każdy ma coś, no to ona ma swoje treningi. Mhm. I fajnie, że to się nie rozpatrujemy w kategoriach kolejnych terapii, nie? Które już wychodzą bokiem czasami, tylko po prostu normalna aktywność, tak jak się chodzi z dziećmi poza szkołą, przedszkolem, czy gdzie tam uczęszczają w odpowiednim momencie życia, nie? Mogłabyś powiedzieć, że to jest taki sposób na życie dla Ciebie? Oczywiście, i może nie niej? Tyle dla mnie, dla niej najbardziej. No do tego dążymy, tak? Żeby miały jakieś swoje pasje i coś, czym mogłyby się realizować, a ich niepełnosprawność, czy fizyczna, czy intelektualna, czy obojętnie jaka, nie ma na to wpływu, tak? Mhm. O to chodzi, nie? Przy naszych dzieciach. Chcesz nos? I nasz najstarszy syn jest sportowcem i Kuba oczywiście naśladując starszego brata jedzie w jego ślady. I myślę, że też to taki na jego bodziec jest duży. No spotkanie to też integracja, no i też spotkanie z rodzicami, którzy mają takie same problemy jak my. To też bardzo dużo też daje takie spotkanie, no też dla mnie, jako rodzica takiego dziecka niepełnosprawnego. No a dla Kubusia to jest forma zabawy, rehabilitacji, jakiegoś takiego obycia w grupie. Dzieci też z takimi niepełnosprawnościami. Również jakiej rywalizacji. Rywalizacja, ale tutaj jest też taka druga. W dorosłym życiu też będzie jakaś pewna rywalizacja. Tak, no ja o tym myślę, calutki czas, co do Kubie wybrać dla niego sport. Dla mnie też taki, do tej pory myślę, co by dla niego wybrać, bo tych sportów jest trochę i on też no, lubi sport. Też tam uczestniczyłam jakieś inne jeszcze zajęcia, dodatkowe formy jakiejś rehabilitacji, jakieś takie formy oprócz pływania też jeszcze karate. Kubuś chodzi, ma też w przedszkolu karate, bardzo to lubi. No, jest to ciągle taka droga poszukiwania. No on też się rozwija, też się zmienia, to też nie wiadomo, co on będzie chciał. Może przy taki moment, że on sam sobie powie, jak chce robić to. Ja mam takie poczucie, że kiedy przychodzę na te zajęcia, to zajmuję się czymś naprawdę ważnym. W sensie, że mam wrażenie, że świat pędzi swoim jakby tempem, które jest za szybkie dla wielu osób. A będąc tam, mam wrażenie, że koncentruję się na czymś ważnym, bo widzę szczęście tych dzieci. Nie wiem, jakoś strasznie mnie wzrusza to, kiedy do mnie przychodzą i nawet mnie przytulą, czy po prostu nie wiem, udaje mi się strzelić piłką w bramkę, czy wrócić do kosza. No i chyba taka radość, jaką wtedy czuję, to jest coś, co daje mi po prostu... No, jest dla mnie bardzo dobre. Większa radość patrzeć na Wojtka, który szaleje z piłką, bardzo się cieszy, kiedy pływa w basenie, kiedy poznaje różne nowe dyscypliny sportu. To jest po prostu ogromna radość dla mnie.
i za każdym razem jestem wzruszona, jak widzę, jak on na przykład na ławce przeciąga się po ławce, albo na przykład jak wbija gole do kosza, jak on już zaczyna powoli kozłować. Dla mnie to jest niesamowite, ile on rzeczy już umie i jak dzięki treningom ile rzeczy się nauczył. Tak, jak robisz? Pokaż. Tak, tak wrzucasz do kosza, tak? Co mi to daje? Mi osobiście daje przede wszystkim uśmiech Tereski w zupełnie innej aktywnościach niż do tej pory mi mogłaby przeżyć i doświadczyć. Cały czas przed oczami mam to, jak woła, kiedy następne zawody, kiedy będzie piłka, basen. To jest niesamowite, jak ona, ile ma motywacji, ambicji do tego, żeby coś robić ponad swoje możliwości. Przede wszystkim to. Ona mówi o każdym treningu w szczególny sposób. Każdy trening, co jest dla niej szczególny, nie ma wyjątkowego. Po każdym dniu, kiedy jest na treningu, to tak samo wspomina to, potem przedstawia to na rysunkach, w swoich opowiadaniach, w swoich piosenkach. Więc wydaje mi się, że każdy dzień jest dla niej tak samo ważny. To wszystko zaczęło się dzięki Teresce, dzięki mojej córce. Właściwie ona mnie zmotywowała do tego, żeby poszukać dla niej odpowiednich zajęć. Szukając, natknęłam się na taki program Młodzi Sportowcy. Okazało się, że na Dolnym Śląsku nie ma takich zajęć. Postanowiłam też za inicjatywą pana dyrektora oddziału dolnośląskiego po prostu spróbować, tak? Rozpropagować ten program wśród dzieci, które znałam i wśród rodzin, które znałam. I tak od tej małej grupki udało się po prostu zebrać i zbieramy dalej po prostu coraz więcej dzieci, zawodników do naszego klubu. Obserwuję zadowolenie, obserwuję radość, współpracę, tak? Ogólnie radość, dużo radości rodziców, dzieci przede wszystkim.